paragraf 2 i 3 kodeksu postępowania karnego, w sprawie której oskarżony korzysta z obrońcy z urzędu, sąd na uzasadniony wniosek obrońcy lub oskarżonego zwalnia obrońcę z jego obowiązków i wyznacza oskarżonemu innego obrońcę z urzędu. W takim przypadku sąd podejmuje zarazem decyzję, czy dotychczasowy obrońca może bez uszczerbku dla prawa oskarżonego do obrony pełnić obowiązki do czasu podjęcia obrony przez nowego obrońcę. Oceny sądu okręgowego przytoczone przez wnioskujących okoliczności nie uzasadniają zwolnienia obrońcy z jego obowiązków. Jak słusznie wskazuje się w orzecznictwie, w przeciwieństwie do obrony z wyboru, brak zaufania oskarżonego do wyznaczonego obrońcy z urzędu jako przesłanka wniosku złożonego na podstawie artykułu 378 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego może jedynie ominąć i stanowić podstawę podjęcia przesłanek obowiązków obowiązków, a więc tego kontroli sądu. Zatem wskazuje na to rozsądu operacyjnego Warszawy 11 lutego 2015 roku w sprawie 2 AKA 2113 ani deklaracja oskarżonego o utracie zaufania do wyznaczonego mu obrońcy nie są wystarczające do zmiany w obsadzie funkcji obrońcy. ...2 roku sygnatura 2 AKA 287/02 Krakowskie Zeszyty Sądowe 2002 rok nr 11 Policja 13. Podkreślić należy, iż obrońca ma obowiązek rzetelnie i starannie wykonywać te obowiązki zgodnie z posiadaną wiedzą i kwalifikacjami. Natomiast nie musi niejako identyfikować się z oskarżonym, przyjmując jego wersję zdarzeń za własną. W rozpatrywanej sprawie brak jest jakichkolwiek obiektywnych podstaw do twierdzenia, iż wyznaczony obrońca z urzędu zaniedbał swoich obowiązków i przez to mógł działać na niekorzyść oskarżonego. Analiza akt sprawy wskazuje, że obrońca wypełniał swoje obowiązki prawidłowo i rzetelnie, przy czym brak jest okoliczności wskazujących, aby oskarżony miał czynione jakiekolwiek przeszkody w kontakcie z obrońcą. Bez stwierdzenia oskarżonego kwestionujące poczytalność obrońcy w okolicznościach ujawnionych w sprawie poznać należy jedynie za gołosłownie. Odnosząc się natomiast do twierdzeń oskarżonego, że nie chce, aby reprezentował go jakikolwiek obrońca, wskazać należy, iż w stosunku do osoby oskarżonego dochodzą wątpliwości co do jego poczytalności, tak więc jego obrona przez obrońcę będącego adwokatem lub radcą prawnym jest obligatoryjna. Mając powyższe na uwadze, sąd postanowił na następnie. Wysoki sędzie, mogę się odnieść do tego? Mogę się odnieść do tego, bo ja chciałem tylko zauważyć, że sąd w tym momencie podjął decyzję. Ja wiem, czy kiedyś odpowie za to odpowiedzialnie. Ja można mnie robić. To jest na tej podstawie pani Prokopiuk zadecydowała o przyznanie mi adwokata. Ja jako Wiesław Kozłowski, świadomy tego, co mówię, dla mnie jest to papier toaletowy. Jeśli sąd uznał, że proszę zobaczyć, co tu zaznaczyłem, ja to wyjaśniałem, że depresja bez objawów psychotycznych, to jest w opinii Pszczołka, może powodować uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności, zdolności do udziału w postępowaniu oraz obrony w sposób samodzielny i rozsądny. Ci ludzie powoływali się na wyrok z 22 czerwca, ale nie, ja chcę tylko dokończyć. Teraz będą udzielone głosy stroną, więc będzie pan miał okazję wypowiedzieć. Wysoki sądzie, ale to jest skandal. Wysoki sąd teraz popełnia przestępstwo tak samo. Po prostu jak to można na podstawie opinii papieru toaletowego, jak można gdzie przestępcy Wszołek i Zoła po prostu powołują się na coś i przepisują nieprawdę,
To jest skandal po prostu. Ja dlatego to publikuję. No to proszę sobie zobaczyć, ja to przecież pokazałem, no to przecież ja to udostępnię wszystko. Tutaj piszę na oryginalne. Czy pan chce złożyć jakiś dokument za sprawę? No ale przecież ja to złożyłem faktycznie. Już mówiłam panu na samym początku, że to jest zapoznał tym dokumentem. Proszę zobaczyć. Jeśli to jest to samo, to nie ma. To jest to samo, proszę zobaczyć. Tutaj ewidentnie piszę. W razie usiądź. Proszę zobaczyć. Jest napisane w dokumencie. No to proszę zobaczyć. Proszę usiąść. Napisali też przestępstwo, podali nieprawdziwe dane z tego. A poza tym jeszcze Monika Prokopiuk w ogóle stwierdziła, że ja niby przyznałem, że ja się leczyłem psychiatrycznie. Ale to jest ubezwłasnowolnienie, to jest niezgodne z konstytucją, z prawem człowieka. No jak można po prostu komuś przyznać na podstawie papieru toaletowego? Przecież to jest po prostu korupcja w tym momencie. No ale jak to można takie skandale? No proszę mi powiedzieć, jak można takie skandale? Oraz wnoszę o zasądzenie pomocy udzielonej z urzędu, a nie opłaconej w części, ani w całości. Otrzymuję całość treści pisemnego zażalenia oraz wnoszę o zasądzenie kosztów ochrony z urzędu, które jest zaopatrzone w całości, ani w całości. Proszę, udzielam głosu oskarżonemu. Znaczy ja w ogóle jestem zażenowany tym, co się w Polsce dzieje. Ja przysięgam, że ja zrobię coś po prostu, żeby wreszcie tu Ziobro wkroczył. Będę to nagłaśniał po prostu. To jest po prostu skandal, żeby kogoś po prostu wysłać mimo pozytywnej opinii z 14 czerwca 2022 dwóch wygranych spraw po prostu, żeby perfidnie umorzyć, bo się nie ma podstaw na zarzuty, nie ma żadnych argumentów i boi się, że się przegra sprawę i wysyła się do przestępców Czołka i Zoli, którzy piszą nieprawdę i artykuł 233, a sędzia uznaje to za ten papier toaletowy, uznaje to po prostu za ten. I ja nie mam prawa do normalnej obrony. I teraz tak, ja chciałem po prostu, a propos, co ja chcę po prostu. Ja chcę po prostu sprawiedliwego... Otrzymuje pan swoje zażalenie, proszę. Tak, ja uważam, że to jest ewidentny 213, że wystarczyło puścić moje nagranie z sądu, gdzie żona zmienia zdanie 25 czerwca 2021 i mówi pod przysięgą, że to był tylko fragment. Czyli opinia była nierzetelna i zachodzi 213. Dlatego grupa przestępcza, pani Prokopiuk, sędzia, dlatego prokurator Bolesław Laszczak wiedzą, że po prostu w normalnych warunkach ja bym wygrał sprawę, bo ten adwokat nie porusza tutaj, że to jest ewidentne 213. Bo to powiedzenie prawdy. Ja powiedziałem prawdę. A poza tym sędzia powinien, pani Prokopiuk i tutaj sędzia powinna się zapoznać z nagraniem tych ekspertów, gdzie moja córka 5-letnia stwierdziłaby, że to jest perfidne, sfałszowane nagranie. I tłumaczą się, że mojej żony nagranie data się zmieniła, bo przegrywała na płytę. To co, ja miałem telefon na płyty? Przecież to jest skandal, to jest taka korupcja. Paweł Dejko, to mogą sobie po prostu... Ja mogę być nękany, ja mogę mieć opinię psychiatryczną przez tą grupę przestępczą, ale kiedyś i tak prawda wyjdzie i każdy, kto... Bo ja 4 lata nie widzę dziecka. To nie jest sprawa o samochód. To nie jest sprawa o rzecz materialną. Tylko ja na opinii przestępców Szołka i Zoli, gdzie nie było w ogóle podstaw, żebym ja po prostu miał opinię psychiatryczną, ja nie widzę rok dziecka, bo policjanci mówią, że
moja żona sobie nie życzy, bo mam opinię psychiatryczną, że mam zaburzenia, że wydaje mi się, że mam do czynienia z grupą przestępczą. Tylko wystarczy sobie wejść na funkcjonariusz publiczny po naprawdę, zobaczyć, jak udostępniam fałszowanie protokołu przez sędziego Pawła Wicherka, różne rzeczy i choćby nawet opinię Szołka i Zoli, jak wygląda, gdzie twierdzą, że było badanie. Nie było żadnego badania. Po prostu odmówiłem badania, a oni sobie napisali jakieś swoje subiektywne oceny. I ja rok nie widzę dziecka na podstawie takiego czegoś. To jest papier toaletowy po prostu. A prawda jest taka, że po prostu, że tak naprawdę chodzi o to, ja to powiem publicznie, też jestem w opinii psychiatrycznej, nikt o tym nie mówi. Mój teściu, Adam Dubin, nie jest jakąś osobą nie wiadomo jaką, tylko jest po prostu byłym emerytowanym emerytowanym profesorem, kierownikiem na Wydziale Biochemii na UJ-cie. Do tego jest po prostu wielkiej firmy farmaceutycznej. Pracował w Radzie Nadzorczej i właściwie utworzył wizerunek tej firmy Cellvita. I po prostu od 2020 jego wydział, gdzie wyszkolił tych ludzi, bo jest emerytowanym kierownikiem tego wydziału, po prostu pracuje nad szczepionką nad COVID, ten wydział. I byłby wielki skandal, jakby teraz po prostu okazało się, że człowiek, który po prostu sfałszował te nagranie, żeby mnie izolować od dziecka. Wielki profesor Adam Dubin. Ale ja będę do końca życia to mówił i dlatego Ziobro nie reaguje, dlatego Duda nie reaguje, upubliczniłem wszystko, a poza tym jeszcze jedna sprawa, druga. Dlaczego Ziobro nie reaguje? To ja chcę wyjaśnić, dlaczego Ziobro nie reaguje, żebyśmy mieli pewność. Proszę panią, ale pani podejmuje decyzję na podstawie opinii psychiatrycznej, która jest papierem toaletowym. Nie można czegoś takiego robić, gdzie oni powołują się na rzeczy, które nie ma. Prokopiuk mi wymyśliła, że ja byłem w jakiś, że ja leczyłem się, gdzie to jest? W drugiej opinii psychiatrycznej. Ja przeczytam fragment i niech mi ktoś wskaże, że to jest prawda. Po prostu Prokopiuk se pisze daleko za lasami, za górami i można sobie po prostu takie coś powiedzieć, ale ja tylko chcę powiedzieć, proszę mi. Dobrze, tylko ja chcę tutaj. Sam pisze, iż miał depresję, wspomina o środku zapobiegawczym w postaci terapii uzależnień, o licznych opiniach sądowo-psychiatrycznych, gdzie raz biegli nie widzą warunków zastosowania warunków artykułów 31, raz widzą. Niech mi Prokopiuk udowodni, że coś takiego napisałem. To jest po prostu kłamca, oszust i chroni o mi immunitet. I ja mam dość tych skandali. Uchylenie tego postanowienia i jedyną opinią psychiatryczną jest 21 czerwca. Znaczy w czerwca z postanowienia, gdzie jestem uznany. Tak, ja chcę, żeby w tym momencie sędzia jeszcze raz przemyślała to i naprawdę to jest ewidentne przestępstwo, a proszę zobaczyć, nie może sobie Prokopiuk napisać, że w postaci terapii uzależnień. Niech mi to wykaże, kiedy ja się leczyłem uzależnień. Proszę się naradzić, bo to naprawdę ja nie popuszczę. 4 lata nie widzę mojej córki, bo sobie wpływowym milionem mason Adam, bo może masonerii też nie ma. Też róży z Krakowic. No dobrze. Jakby nie było masonerii, to by Ziobro się nie bał, kto by przyjechał. Przepraszam bardzo, ale ja 4 lata nie widzę. Jest pani matką? Znaczenie. Bandyci. Czy mam dość po prostu? Chodź sobie.